Kochani, ponieważ dzisiaj ten jest jedyny dzień w roku, kiedy mogę mówić całą prawdę i się potem z tego wycofać, dlatego lecimy z prawdą. Prawda następna, która nie będzie wam nigdy w życiu dostępna, gdyż nikt wam tego nie powie tak bezpośrednio jak ja. A więc, jeżeli człowiek, także kobieta, kobieta też człowiek, i to jest następna prawda bardzo ważna, kobieta też człowiek, jeżeli człowiek osiąga jakiś cel, wszedł na szczyt Kilimandżaro, osiągnął najwyższy punkt Afryki, to znaczy, że dookoła nie ma nic wyżej. To znaczy, że osiągnął szczyt szczytów, w ogóle to, co może osiągnąć najważniejszego. I co? I dalej nie ma gdzie wchodzić. Cel został osiągnięty, można tylko zejść. I informuję was, że podobnie ma człowiek, jeżeli osiągnie cel, to potem się okazuje, że w odległości kilku tysięcy kilometrów nie ma żadnego celu, który byłby wyższy. To trzeba wiele, wiele tysięcy kilometrów, aż się znajdzie jakiś wyższy cel, o ile w ogóle jest on możliwy do zdobycia. I informuję was, że kobieta, jak osiągnie cel, o którym marzyła, to jest bardzo szczęśliwa, jak człowiek, który zdobył Kilimandżaro. Czyli po prostu krótko. Jak kobieta zdobędzie cel, to bardzo szybko jest rozczarowana, bo nie ma nic więcej do zdobywania. I dlatego przez setki, przez tysiące lat tłumaczy się ludziom, że ważna jest droga, a nie cel. Że ważne jest, żeby gonić króliczka, a nie żeby go złapać. I dlatego, drogi wspaniały facecie, jeżeli jesteś wyśnionym, wymarzonym obiektem przecudnej białogłowy i ona marzy o tym, żeby być z tobą, a ty spełnisz to jej marzenie i będziesz z nią, to bardzo szybko się okaże, że ona jest tobą rozczarowana. Że ona po prostu dojdzie do wniosku, że owszem, jej się wydawało, ale że real, czyli rzeczywistość, okazała się inna i ty nie jesteś tak wspaniały, jak jej się wydawało i jak ona myślała. I w związku z tym ona będzie w depresji, ponieważ nie ma celu w życiu. I dlatego, mądry mężczyzno, jeżeli chcesz, żeby twoja ukochana była zawsze szczęśliwa, to nigdy nie daj się zdobyć.